Hej, hej, witajcie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na spore mierzymy, tym razem z marki Tezenis. I słuchajcie teraz tak, to będzie taki haul bardziej połączony leciutko z mierzymy. Dlatego, że marka Tezenis, no to głównie marka bieliźniana, o której ja już wiele razy wspominałam na swoim kanale. I mamy tu sporo bielizny, mamy sporo, mam chyba dwa staniki, mam kilka par majtek, skarpetek. Wiadomo, takich rzeczy nie będę Wam mierzyła, czy też... Mam tu też kostiumy, słuchajcie, kąpielowe, które Wam chętnie pokażę, bo są na fajnych wyprzedażach i są w fajnych cenach obecnie dostępne. Natomiast wiadomo, nie czuję się na tyle komfortowo, żeby Wam pokazywać. Mam tu też dwie sukienki, więc myślę, że je po prostu zmierzę, więc będzie to w sumie bardziej haul niż mierzymy, jeśli mam być szczera. Zamówiłam ostatnio dosyć sporo rzeczy, wydają mi się bardzo ciekawe, są bardzo duże wyprzedaże, więc warto się zainteresować, jeżeli potrzebujecie fajnej jakości staników, majtek, piżam, kostiumów kąpielowych. Zapraszam Was do oglądania dalej, zostawienia łapki w górze, jeśli będzie Wam się podobało i oczywiście subskrybowania mojego kanału. Dążymy do 1500, wtedy będzie rozdanie. I kochani, tak, zaczniemy teraz, tylko jeszcze sobie znajdę, bo chciałabym Wam od razu podawać ceny, a na mailu mam fakturkę, bo tutaj, tu nie mam niestety rachunku, a chciałabym Wam podać ceny tych produktów, bo są naprawdę bardzo korzystne. Tezenis, gdzie to było? Chwila, moment. Zamówienie mam. Dobra, będę Wam od razu mówiła ceny. I tak, słuchajcie, zaczniemy od kostiumów kąpielowych. Ogólnie zamówiłam sobie dwa komplety kąpielowe kostiumów i tak, jeden jest taki, już Wam pokazuję na początek górę od kostiumu, a za chwilę dół. Góra prezentuje się tak, czyli mamy dosyć ładną tutaj górę z takim motywem róży, łańcucha. Ciężko to nawet powiedzieć, takie dosyć wzorzyste i bardzo ładne frędzelki. Ja wzięłam rozmiar, słuchajcie, 4, bo gdy zamówiłam sobie 3, to były 3, trójkę to była na mnie za mała i to jest rozmiar 4. Tu macie kod referencyjny, jeżeli bylibyście zainteresowani. I ogólnie ta góra od kostiumu bez przeceny kosztowała 74,99, ale ja ją kupiłam w promocyjnej cenie za 37,49, więc uważam to za spoko cenę, jak za górę od kostiumu. Bardzo spodobał mi się ten wzór. Też muszę Wam powiedzieć, że kostiumy, kiedy je już mierzyłam, bo już mierzyłam ten kostium, mają to do siebie tej marki, że bardzo ładnie eksponują biust. Wszystko trzymają, te miseczki są takie grubsze, porządniejsze, wydaje mi się być po prostu spoko, więc taka góra od kostiumu. Do tego kupiłam sobie gacie. Gacie ogólnie zawsze w Tezenis majki kupuję w rozmiarze L, dlatego że ja mam dosyć szerokie biodra i tutaj ta L-ka jest jak najbardziej dobra na mnie. I kupiłam sobie ten model z wiązaniami po bokach. Były też bardziej wycięte, nie wzięłam tych bardziej wyciętych ze względu na to, że po prostu wolałam mieć tu regulację z boku i uważam, że są całkiem spoko. One też będą ładnie wyglądały na figurze. Ja bardzo lubię tutaj wiązane na bokach, bo możemy sobie dostosowywać, czy chcemy nosić troszkę wyżej, jakby podniesione na biodrach, czy opuszczone te wiązania. I one ogólnie kosztowały 49,99, a ja je kupiłam za 24,99 i tu macie też numer referencyjny. I tak jak mówiłam, to jest jeden komplet. Taki. I jeszcze do tego, słuchajcie, tylko teraz muszę to znaleźć w całym tym zamówieniu. Kupiłam sobie jedną rzecz, taką spódniczkę. Tylko znajdźmy to teraz. Do tego, kochani, kupiłam sobie taką spódniczkę wiązaną, takie pareo, nie wiem, zwał jak zwał. Też wzór ten sam i motyw frędzelków bardzo mnie przekonał. Wydaje mi się, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało na plaży, a czasami, wiecie, nawet w hotelu, jak chcę przejść na basen, to gdzieś tam troszeczkę chcę okryć co nieco, więc myślę, że to będzie naprawdę fajnie wyglądało. czy jak idziecie do jakiegoś nawet baru plażowego. I ja wzięłam sobie rozmiar ML, specjalnie tą większą. Zaraz Wam pokażę numer referencyjny, już Wam pokazuję. Bardzo proszę, tutaj mamy. Natomiast cenę muszę sprawdzić na fakturze, bo tu już nie mam ceny napisanej. I to, słuchajcie, jest dokładnie pareo mini spódniczka z węzłem, rozmiar ML. I cena normalnie tego pareo to było 74,99, całkiem sporo jak na takie, no umówmy się, taką trochę szmatkę, którą się zasłonimy, ale ja kupiłam za 37,49, więc uważam to za spoko cenę i to jest jeden mój zestaw kostiumów kąpielowych, jeden kostium kąpielowy i drugie bikini, które kupiłam, też Wam zaraz pokażę, tylko chcę już w komplecie pokazać. Prezentuje się już tak. Znowu mamy jakieś takie różane tony. W ogóle wzięłam przez przypadek wszystko w róże. I tu mamy taką falbankę. Można je nosić na szyję, ten stanik też zapięty, ale bardzo ładnie utrzymuje się ten stanik po prostu, wiecie, nałożony w normalny sposób na biust. Tutaj bez żadnego podtrzymania ramionczek. Abi! Wracając do tematu, ta góra od bikini bardzo dobrze utrzymuje się po prostu na biuście, nic nie odstaje, nic nie ucieka bokiem i nie trzeba w ogóle tego nosić, a to też jest odpinane, to takie zapięcie jakby na szyi, więc możemy sobie to zdjąć i ja zamierzam właśnie w ten sposób bez tego na szyję nosić, dlatego że po prostu chciałam, żeby ładnie się opalić, dlatego sobie kupiłam bez ramionczek bikini i w ogóle uważam, że jest bardzo ładne i ono ma, słuchajcie, świetne gacie, świetny dół jest ten od bikini, pokazywałam Wam numer referencyjny tego, chyba nie, więc jeszcze Wam pokażę, o, bardzo proszę, gdybyście były zainteresowane, tu też mam rozmiar 4. Jeżeli chodzi o cenę, to zaraz Wam powiem dołu i górę, już nie będę teraz dwa razy w telefon patrzyła, ale majtki, zobaczcie jakie one są świetne. One są genialne, one są takie marszczone, bardzo ładnie na figurze wyglądają, znowu możemy nosić je niżej, jako mniej wycięte i możemy je nosić wyżej, jako bardziej wycięte. Zasłaniają, co mają zasłaniać, odkrywają, co mają odkrywać. W ogóle są świetne pod tym względem, naprawdę hitowe. Wzór ten sam, bardzo ciekawy krój. Dawno nie widziałam takiego ciekawego kroju bielizny. I tutaj mamy numer referencyjny taki. I tutaj też mam oczywiście rozmiar L, jak w tamtym przypadku. I jeżeli chodzi o ten kostium kąpielowy, to tak, dół kosztował 32,49 i był przeceniony z 65 zł, natomiast góra, czyli usztywniona opaska od bikini Wild Roses kosztowała 42,49, też z 85 zł przeceniona. Więc uważam, że za tą cenę to naprawdę bardzo fajne jakościowo jest to bikini. I takie dwa kostiumy sobie kupiłam. Jeśli chodzi o kostiumy, to słuchajcie, jeszcze mam sporo innych kostiumów, więc pasowałam, nic więcej nie zamawiałam. Wystarczy mi. Zamówiłam natomiast, jak już jesteśmy w temacie kąpieli, słuchajcie, świetne kąpielówki dla swojego faceta, które mu się też bardzo podobają. Natomiast to są tak zwane kąpielówki, słuchajcie, z taką dozą żartu trochę i różni są mężczyźni i w ogóle już różni są ludzie. Jednym będą się podobały, a inni uznają, że to już jest too much i za dużo po prostu, ale słuchajcie, są to kąpielówki w banany. Tak, słuchajcie, w banany. Patrzcie na to. Tu mamy normalnie wzór bananów. Na paskach biało-niebieskich, może niebieskich, zielonych, mamy po prostu narysowane banany. I ja wiem, że to mówię, to może być dla niektórych za dużo, dla niektórych myślę, że będzie to luz i dla mojego faceta był to totalny luz, on się śmieje z tego i mu się bardzo podobają, więc kto co lubi. Tu mamy, też wzięliśmy rozmiar L, tu macie numer referencyjny, jeśli byście byli zainteresowani. Postaram się powkładać linki do tego filmu w opisie, bo wiem, że często potrzebujecie, lubicie i za te spodenki, słuchajcie, minuta 8, minuta 8, minuta 8, zapłaciłam 43,49, też z 87 zł bez grosza, więc uważam, że są spoko. Są różne nadruki, bo ja wiem, że to jest taki nadruk, że nie każdemu może się podobać. Są różne, są po prostu klasyczne, są z takimi typowymi nadrukami, jakimiś, wiecie, w palemki czy coś takiego, że bez jakichś dziwnych podtekstów czy czegokolwiek. Natomiast no mówię, jak macie dużo dystansu do siebie i nie przeszkadzają Wam takie rzeczy, to są świetne i genialnie wyglądają na męskiej sylwetce. Wiadomo, tutaj mamy te takie, wiecie, spodenki, żeby wszystko, że tak powiem, właściwie nie spodenki, tylko takie gacie, slipki ala wewnątrz, żeby wszystko się trzymało tam, gdzie powinno. I słuchajcie, mamy kieszenie też, to jest fajne, bardzo się podobało mojemu narzeczonemu. I mówił, że są bardzo wygodne, jak przymierzył, i naprawdę bardzo fajnie wyglądają, bo one mają nogawki nie za krótkie, nie za długie i ładnie wyglądają na tej sylwetce, a to też czasami, słuchajcie, przy tych kąpielówkach męskich o to ciężko, zauważyłam, i w ogóle jak popatrzy się na plaży, to widać, że często jest z tym problem, więc warto się zainteresować, bo ceny myślę, że są spoko, a naprawdę jakościowo wydaje mi się, że będą świetne. Przejdziemy teraz, słuchajcie, może do bielizny, na koniec zostawimy sobie jakąś piżamkę, koszulkę i słuchajcie, będę miała też dwie sukienki, które Wam pokażę i właśnie je przymierzę. Ale teraz przejdźmy szybko może do bielizny. I słuchajcie, tak, były w ogóle duże promocje na bieliznę, na skarpetki też. I skarpetki sobie kupiłam, kupiłam sobie dwa staniki, kupiłam kilka par majtek. I teraz tak, zaczniemy, myślę, może od tych skarpetek, słuchajcie. Kupiłam trzy pary skarpetek, które po prostu mi się bardzo podobały. I teraz tak, żeby już załatwić ceny i nie sięgać znowu do telefonu, to te białe z, zaraz Wam pokażę bliżej, białe z takimi, Boże, jak to się nazywa, bransoletkami, kosztowały 4,49. Takie niebieskie z haftem, o te, z haftem kwiatuszka, kosztowały też 4,49 i krótkie skarpetki, a wszystkie kosztowały 4,49, wydawało mi się, że któreś kosztowały drożej, i dostałam jeszcze takie z koronką, tylko tu jest, słuchajcie, śmieszna rzecz, bo ogólnie te skarpetki wszystkie, one są one size i okej, wszystko fajnie, tylko słuchajcie, o ile te dwie pary rzeczywiście można powiedzieć, że są do siebie podobne, to o te mam wrażenie, że przez to, że mają tutaj ten taki materiał siateczkowy, w ogóle przysłano mi jakieś tak hardkorowo rozciągnięte, że ja nie wiem, jaki tu mamy rozmiar stopy, ale to jest jak na jakąś męską stopę. Wiecie, ja już skarpetek za 4,50 nie będę reklamowała, ale, bo po prostu będę miała wyższe, ale śmiesznie to wygląda, no bo ja takiej stopy nie mam i ja nawet nie wiem, czy mój facet miałby taką stopę, gdyby mi kradł te skarpetki. Chociaż no chyba nie. Chyba to są takie wzory, że może nie będzie podkradał. I tak, już Wam pokazuję, bo uważam, że są całkiem fajne. Tu macie kod tych białych z takimi bransoletkami. Ja wiem, że to pewnie nie będzie super trwałe i założę to kilka razy i się pewnie oberwą, ale no są boskie. Po prostu za 4,49 stwierdziłam, że muszę je mieć, te białe. Warto sobie zajrzeć. Oni mają też sklepy stacjonarne i tam też te promocje chyba obowiązują, a przynajmniej większość promocji. Dalej, słuchajcie, no te z wielką stopą. Świetne są te skarpetki, w ogóle bardzo ładny wzór mają, bo one mają tutaj taką, wiecie, siateczkę i to będzie bardzo ładnie wyglądało na stopie, natomiast no mówię, rozmiar tutaj, ten one size to jakiś taki bardzo mocny one size. Tutaj macie kod referencyjny, numer, i kupiłam jeszcze tą parę, to taka najbardziej, bym powiedziała, zwykła, po prostu ładny kolor miała i też fajna cena, za 4,49 można kupić i tu macie kod. Miałam, kochani, jakieś problemy ze sprzętem, dosyć spore, ale już wracam do Was. Nie pamiętam, na czym skończyłam, chyba pokazywałam Wam skarpetki i dalej nie przeszłam, no dobra, tak mi się wydaje, więc po prostu przejdziemy dalej. I słuchajcie, tak, przejdźmy teraz może do staników, bo zamówiłam sobie dwa. Też były na fajnych przecenach, są jeszcze w ogóle, zobaczcie, opakowane w tą folię i zaraz wezmę je, wyciągnę. Co prawda taki niebieski, słuchajcie, już mam, ale mam inny model. O, nawet mam dzisiaj ten model na sobie. Tak Wam pokażę, bo oczywiście nie będę cała się rozbierać. Więc mam ten kolor, natomiast mam model taki, wiecie, troszkę bardziej usztywniający. A to jest taki miękki model. Ja mam taki model biały, właśnie ten rodzaj stanika, tylko w kolorze białym i on mi się bardzo fajnie sprawdza, kiedy nie chcę w ogóle podkreślać biustu, chcę po prostu, wiecie, żeby on był, że tak powiem, ujarzmiony, żeby było mi wygodnie pod jakieś takie zwykłe t-shirty, bo tu nie mamy żadnych fiszbin, to jest po prostu taki, wiecie, dosyć miękki, przyjemny stanik. I zobaczyłam, że właśnie ten sam model, bo to jest ten model, który mam również tutaj w wersji pomarańczowej, dlatego że dwie wersje kolorystyczne sobie zamówiłam i jest na przecenie w tych dwóch wersjach kolorystycznych i dlatego sobie go zamówiłam. W ogóle bardzo lubię te staniki z Tezenis, naprawdę są świetne i świetne jakościowo, noszę je teraz cały czas i też świetne właśnie jeśli chodzi o kolory. Pomarańczowego jeszcze nie miałam, więc bardzo chciałam go sobie zamówić i bardzo cieszę się, że sobie zamówiłam właśnie taki pomarańcz. No a niebieski, mówię, miałam tylko w inny model, tym razem będzie taki też miękki u mnie. Bardzo się cieszę, bo te staniki, słuchajcie, były... O, on jest w ogóle na jedną haftkę. Wydaje mi się, że ten model, który ja mam, ten biały, był na dwie haftki, ale tak to jest identyczne, więc nie wiem dlaczego ten też jest na jedną haftkę. To tak, tylko taki w ramach takiego wspomnienia. Nie wiem dlaczego tak jest i słuchajcie, oba te staniki, nie, a to jest śmieszne, słuchajcie, bo myślałam, że będą miały tą samą cenę, a różnią się groszem dosłownie. Pomarańczowy kosztował 29,99, niebieski 30 zł. Oba mam, słuchajcie, w rozmiarze C i to jest, żeby Wam nie skłamać, 80C dokładnie. I tutaj macie numer referencyjny, bardzo proszę, pomarańczowego, gdybyście byli zainteresowani. I tu już Wam pokazuję niebieskiego. Jak szukacie fajnych staników w fajnych cenach, to naprawdę myślę, że warto. Jak już jesteśmy w temacie bielizny, to pokażę Wam, bo trochę mam tej bielizny, trochę par majtek mam. W ogóle ostatnio nie nagrałam tego, ale zrobiłam generalne porządki w swojej garderobie. Słuchajcie, takiego porządku w garderobie ja nie miałam co najmniej 3 lata, bo chyba miałam ostatni raz, jak się tu wprowadzaliśmy i tą garderobę urządzałam, taki ładny porządek. Wyrzuciłam wszystko, w czym nie chodzę, wszystko, co było brzydkie, co było już sprane, lekko gdzieś tam dziurawe, albo nie wiem, na zasadzie kiedyś może mi jeszcze się to przyda. Nie, powywalałam, pooddawałam, posprzedawałam, sporo sprzedałam. Więc miałam też troszkę funduszy, żeby sobie nowe rzeczy kupić i też kupiłam sobie właśnie majtki. I w ogóle tak, tu jest połączenie, bo w międzyczasie jak kamera mi się, słuchajcie, troszeczkę musiała ostudzić i też miałam problemy ze sprzętem, to przypomniałam sobie, że jak była moja koleżanka przyleciała do Polski z Chin, i trochę się razem spotykałyśmy, to byłyśmy w Tezenis, bo ona chciała sobie kupić jakieś fajne staniki i ja wtedy przecież kupiłam sobie dwie rzeczy, których nigdy nie pokazałam na żadnym holu, a przy okazji jak już zrobiłam to zamówienie, to Wam pokażę, bo one i tak czekały właśnie na te porządki, żeby już na spokojnie wszystko włożyć i słuchajcie, wtedy jak byłam, kupiłam sobie właśnie 5 par majtek i kupiłam sobie piżamkę. Mam dwie piżamy dzisiaj, to pokażę Wam na koniec. I tak, jeśli chodzi o gacie, w ogóle tam się opłaca kupować, słuchajcie, zbiorowo, dlatego że jak kupujecie 5 par, to nawet jak nie ma żadnej promocji, bo ja Wam zaraz pokażę te, które kupiłam na promocji i powiem ceny, ale nawet jak nie ma tej takiej większej promocji, to tam, jeśli kupujecie 5 par majtek, to płacicie 79,99 za te 5 par. Jeżeli kupicie jedną parę, to płacicie 24,99, 3 pary 59,99, no więc słuchajcie, 5 par po prostu najbardziej się opłaca, tak? Za te 80 zł wychodzi najlepsza wtedy cena. I wychodził mi model za 16 zł. Więc tak uważam, że za fajnej jakości majtki to nie jest jakoś dużo. I tak, kupiłam sobie wtedy taki model. To jest Brazilian. W taki piękny wzór. Dla mnie typowo grecki. W ogóle kojarzy mi się też z taką kolekcją Diora, jaka była w pewnym momencie ten wzór. Dla mnie jest przepiękny, dlatego kupiłam sobie, słuchajcie, te gacie piżamy w ten sam wzór i jeszcze jedne teraz na promocji dorwałam i też je zamówiłam, bo po prostu kocham taki wzór. Mam, kiedyś była taka kolekcja z H&M-u, jak ja leciałam na chyba Rodos, chyba tak, to była taka kolekcja z H&M-u, czyli 2 lata temu i mam z niej body i taki top bez ramionczek, bo po prostu uwielbiam ten rodzaj wzoru, bardzo mi się podoba. Tutaj macie na białym tle jakieś takie zwierzątka, widzę sarenkę, motylki, króliczki, różne takie rzeczy i tu Wam pokazuję kod, bardzo proszę tych konkretnych. Tak jak mówię, te Brazylian nie były wtedy na promocji, teraz nie wiem, czy są na promocji za tą dyszkę, czy nadal po prostu trzeba kupić kilka par, żeby się opłacało. I dalej kupiłam, słuchajcie, sobie jeszcze takie. Ja Wam taki model pokazywałam już w holu, tylko różowe, we wcześniejszym holu, bo kupiłam i one się świetnie spisują, genialnie leżą na sylwetce i mają cudowny materiał do skóry, dlatego sobie wzięłam takie zielone i wzięłam taki sam model, tylko w kolorze, słuchajcie, jeszcze żółtym, takim pastelowym, bo bardzo mi się podobał. I tak, żółtego kod macie tutaj, żółtych, bardzo proszę, i jeszcze pokażę Wam kod zielonych. Wszystkie mam w rozmiarze L, dlatego już nie mówię o rozmiarze. I tu bardzo proszę zielone. I kupiłam jeszcze takie, tylko ja nie wiem, czy jeszcze je polecam, czy nie. Ponoszę i wtedy Wam powiem, jak będę kupowała większą ilość wzorów, to będzie znaczyło, że są fajne, bo one mają tutaj takie gumki na bokach. I kupiłam sobie, podoba mi się wzór i materiał tutaj, wiecie, ta bawełenka, bo one są bardzo przyjemne i takie, no wiadomo, oddychające. Więc kupiłam sobie takie i tu macie też kod. I kupiłam jeszcze z tego samego jakby modelu, tylko inny wzór, który mi się bardzo podoba, w takie truskawki różowe. Uważam, że jest świetny. I od razu Wam kod pokazałam teraz, chyba tak, ale jeszcze Wam przybliżę. O tak, żeby nie było wątpliwości. Super, bardzo mi się podobają. I teraz przechodzimy do tych, co kupiłam teraz. I tu tak, szybko, też jeszcze sprawdzę ceny, żeby nie było. A ceny były różne? Tak, były różne, więc na początek pokażę Wam te za 9,90, co kupiłam. Za 9,90. Jeszcze zaraz, słuchajcie, jeszcze jedne muszę znaleźć. Tak, te też będą za 12, czyli tak. Dwie pary kupiłam za 9,99 i jedna to jest taka, w takie róże, bardzo podoba mi się ten wzór. W ogóle coś ostatnio z różami mam, zauważyłyście? Z tego Tezenis jakoś tak sporo. O, i tutaj macie kod referencyjny. Więc takie i one kosztowały 9,99 i słuchajcie, jak już rzekłam, że kupiłam w tym samym wzorze, no to jak widzicie, kupiłam ten sam wzór taki, tylko tym razem kupiłam sobie chyba w sumie trochę przez przypadek, a nie wiem, może trochę zamierzenie, te briefs, czyli takie typowe figi, więc zobaczymy, jak będą mi się spisywały, no ale wiadomo, takie też czasem są nam potrzebne i tutaj macie kod. I też kosztowały 9,99. I pokażę Wam teraz jeszcze 3 pary na szybko, które kosztowały trochę więcej. Teraz takie, które kosztowały 12,49 i ogólnie były przecenione z 24,99. No chyba, że tak jak Wam mówiłam, kupowaliście na tej stałej promocji 5 par równocześnie. No to wtedy się najbardziej opłaca. Ale jak pojedynczo, no to one teraz za 12,49 wchodzą. I kupiłam sobie takie, słuchajcie, pomarańczowe. Kupiłam je celowo do tego stanika, co tu Wam dużo mówi, bo to jest jakby ta sama kolekcja, ta sama koronka, ten sam wzór, żeby mieć taki komplet. Co prawda ja bardzo rzadko noszę komplety, ale żeby było, bardzo proszę. Tu macie kod referencyjny. Bardzo klasyczne, pomarańczowe, takie wiecie, stringi tak naprawdę, dosyć mocno wycięte, ale z bardzo przyjemnego materiału i bardzo ładnie wykończone. Ta koronka w ogóle nie drapie, ona jest mięciutka, dlatego lubię bieliznę z tego sklepu. I jeszcze kupiłam, już Wam mówię, takie za 14,99, całe koronkowe, mocno wycięte, tutaj też z takimi gumeczkami, czyli bardziej wzór podobny do tych w truskawki czy tych kwiatuszki. I już mówiłam Wam, one 14,99 kosztowały, z 30 były przecenione. Tu macie kod. No i wiadomo, o tak się prezentuje, jak Wam pokazywałam. I jeszcze kupiłam sobie takie, bo one mi się po prostu bardzo spodobały, bo mają to, co ja lubię, czyli mają falbanki na boku, są stringami tak naprawdę, ale są też koronkowe i w ogóle bardzo ładny mają materiał, taki trochę plumetti. No podobają mi się i one są, nazywają się Cheeky Fit, bo one są, słuchajcie, jeszcze takie fajnie wycięte z tyłu w taki trójkąt. O tutaj na górze, że widzicie, układają się tak dosyć ładnie. No wiadomo, jednym będą się podobały, drugim nie. Mi się bardzo podobają. Ja w lecie lubię taką bieliznę nosić, bo jest mi w niej po prostu też przewiewnie, co tu dużo mówić. I one były najdroższe, bo one kosztowały 17,49 i były przecenione z 35 zł. Jeżeli chodzi o kod, to tu macie. I ogólnie to, co chcę Wam powiedzieć o bieliźnie, o majtkach z tej marki Tezenis, kupujcie sobie albo 5 par naraz, bo się najbardziej opłaca, albo właśnie tak jak ja tutaj na promocjach. Wtedy ma to sens. Płacenie za każde 25 czy 35 zł wydaje mi się bez sensu. I już przechodzimy do ciuchów. Kupiłam, słuchajcie, koszulkę swojemu narzeczonemu, więc pokazuję. Taką, gdybyście byli zainteresowani, oni mają w ogóle fajny dział męski, też bardzo fajne jakościowe rzeczy, więc tutaj mamy koszulkę 100% bawełny, bardzo fajny materiał z takim wzorem i ona kosztowała, słuchajcie, to jest L-ka i kosztowała też jakoś bardzo mało, 16 zł? Czekajcie, zaraz sprawdzę. Gdzie to jest w tym zamówieniu, bo spore było to zamówienie, co tu dużo mówić. Tak, 16,49 z 54,99 przeceniona, więc cena w ogóle śmieszna, chciałam kupić inne jeszcze wzory, ale już nie było. I tu macie kod referencyjny, spójrzcie sobie, jeśli potrzebujecie dla kogoś albo nawet dla siebie do spania. Ja lubię w takich męskich t-shirtach spać, nawet się zastanawiałam, czy sobie jej nie podkosić i wiecie, nie spać w niej, ale nie, no oddam, bo jest za ładna do spania. Były jeszcze różne inne rozmiary, więc warto sobie zobaczyć, a oni mają w ogóle męską rozmiarówkę też dosyć dużą, o ile, słuchajcie, w damskiej wydaje mi się, że mają małą tą rozmiarówkę, pomimo wszystko, to nie jest to duża rozmiarówka, to w męskiej mają też XXL, więc całkiem sporą, szczególnie, że ta L-ka też do najmniejszych nie należy, bo jak mój narzeczony przymierzył, no to jest na niego taka dosyć szeroka. I słuchajcie, teraz tak, przejdźmy do sukienek. Bo to jest boskie, jak piękne są te dwie sukienki. I słuchajcie, ja myślę, żeby już nie przedłużać tego filmu i nie kombinować, to po prostu jak ja tu o nich mówię, to z boku pokażę Wam, wiecie, wstawię filmik, jak ja wygląda na mnie każda z tych sukienek. I słuchajcie, jedna jest taka, to jest ten sam model sukienki, tylko w dwóch wersjach kolorystycznych, bo po prostu mi się tak spodobał, że postanowiłam sobie wziąć w dwóch wersjach kolorystycznych. I jedna jest taka dosyć może odważna, taka fioletowa panterka. Z boku mamy, słuchajcie, troczki, dzięki którym możemy sobie tą tutaj te marszczenia możemy zrobić ją krótszą, możemy dłuższą, możemy te marszczenia zrobić większe, mniejsze, więc tutaj w zależności od tego, jak nam odpowiada, to możemy ją założyć. Nic nie prześwituje, możemy nosić bez stanika, a mówię to dlatego, że tu nie mamy ramionczek, więc to dosyć moim zdaniem ważna informacja. Ładnie kamufluje brzuch, który obecnie, słuchajcie, dosyć duży posiadam. Mogę sobie zrobić ją do kolan jakby tak, czyli taką dłuższą, mogę sobie zrobić z niej mini. To też mi się niesamowicie podoba. Kosztowała w ogóle, słuchajcie, jakieś, może nie grosze, bo to źle powiedziane, ale była bardzo mocno przeceniona i właśnie mam ją w dwóch wersjach kolorystycznych, tą panterkową i też gładką czarną, zaraz Wam pokażę. Obie wersje kolorystyczne były w tej samej cenie i kosztowały 28,49, więc naprawdę nie jest to duża kwota. I tutaj, słuchajcie, macie numer referencyjny. Wcześniej ta sukienka kosztowała 94,99, więc przecena bardzo duża. Nie jest to, wiecie co, to nie jest jakiś super materiał, bym powiedziała, taki przewiewny, to na pewno nie jest żadna wiskoza i bawełna. Wydaje mi się, że to będzie jakiś elastan, że to będzie sztuczny skład, ale sama w sobie naprawdę bardzo ładnie leży i bardzo mi się podoba, w ogóle nie żałuję. Tak, słuchajcie, tu mamy 88 poliester, 12 elastan, więc nie jest to super skład, natomiast bardzo mi się ona i tak podoba i to, jak one leżą, zobaczcie sami, świetnie. I mam też wersję czarną, taka sama też z troczkami u dołu, na ramionczkach, tak samo możemy sobie ją, że tak powiem, regulować, pięknie wygląda na sylwetce. Ja mam, słuchajcie, rozmiar L, bo tu mamy tylko 3 rozmiary, S, M, L. Ja mam L, bardzo ładnie dopasowuje się, słuchajcie, do figury, pięknie. Tutaj macie numer referencyjny czarnej. Jest jeszcze trzeci kolor z tej sukienki w róże. Różowy, w takie róże. Natomiast on mi się, słuchajcie, nie spodobał, dlatego wzięłam sobie te dwa. Ale powiem Wam szczerze, że to, jak ta sukienka ładnie wygląda, pomimo tego, że wiem, że jest sztuczna i może nie jest, wiecie, materiałowo super ekstra, to tak, bardzo przyjemnie leży na tym ciele, tak bym powiedziała, lekko chłodzi. To raz. Dwa, pięknie leży. I muszę Wam powiedzieć zupełnie szczerze, że ja będę na tą stronę wchodziła co jakiś czas i patrzyła, czy nie dodali jeszcze jakichś ładnych wersji kolorystycznych, bo jest ten krój dla mnie po prostu boski. To oczywiście każdy ma swoje, natomiast dla mnie boski. I słuchajcie, kupiłam jeszcze dwie piżamki i już Wam pokazuję je. I tak, jedna jest kupiona też w jakiejś promocji, słuchajcie, tylko tej ich stałej promocji, jaka to była promocja, nie pamiętam, bo to było właśnie już jakiś czas temu z moją koleżanką i no zabijcie mnie, nie pamiętam, jaka to była promocja, ale piżamka prezentuje się tak, w ogóle trochę przegięłam z rozmiarem wtedy, bo też nie mierzyłam i zobaczcie, ona jest przepiękna, to jest ten sam wzór, co tych majtek, czyli taka biało-błękitna, ona ze mną właśnie będzie leciała do Grecji, dlatego jeszcze jej nie używałam. Ma tu bardzo ładną białą koronkę na dole, pięknie się prezentuje i ja wzięłam, słuchajcie, tutaj niepotrzebnie rozmiar XL na dole i ja no zupełnie też poważnie mówiąc przytyłam ostatnio, bo nie mogę chodzić, nie mogę się ruszać, a w ogóle przez 1,5 tygodnia miałam tylko i wyłącznie zalecenie leżenia z pewnych względów zdrowotnych, w związku z tym no niestety przytyłam i pewnie to gdzieś widać, ale nie aż tak. I ta XL-ka jest na mnie za duża, jak przymierzałam, ale po prostu będą super luźne, trudno. Ja czasami tak mam, że przegnę z rozmiarem. I ona tu niby kosztowała 49,99, ale ja pamiętam, że ja za ten komplet zapłaciłam mniej niż 100, a góra, którą zaraz Wam pokażę, na metce kosztuje 65, więc jakaś mi się promocja naliczyła, tylko nie jestem w stanie Wam powiedzieć teraz już jaka. Tu macie kod referencyjny i słuchajcie, mam też górę od tej piżamki, ten sam wzór, też pięknie wykończona koroneczką na ramionczkach. Ramionczka są fajne, bo są regulowane, co też jest super w takich rzeczach, nie czarujmy się. I tu mówię, tu tak samo kosztowała niby 64,99, ale mówię, na 100% zapłaciłam mniej niż 100 zł za te dwie rzeczy. Nie pamiętam ile, wybaczcie, trzeba spojrzeć na ich stronie. I tu macie kod referencyjny i tu jaki rozmiar wzięłam. Tu sobie wzięłam M-kę, bo ja na górze nie mam, biodra mam ogólnie szersze, górę węższą, co widać nieraz, jak mierzę różne rzeczy. A tu słuchajcie, nie wiem gdzie mi ucięło znowu problemy ze sprzętem, ale już szybko nagrywam. Tu dobierałam, słuchajcie, górę i dół osobno, natomiast w piżamie, którą teraz Wam pokażę, i jest to ostatni na szczęście produkt, bo słuchajcie, już mi brakuje czasu, naprawdę, w tym filmie i już sprzęt mi aż wariuje, bo mi się wyłącza podgląd, wszystko mi się wyłącza. Kurczę, a nie, słuchajcie, tu jest wiązana, już się wystraszyłam, że mi jakaś urwana przyszła ta piżamka. Ale nie, tu słuchajcie, zobaczcie, mamy wiązania, mamy taką wiązaną na ramionczkach piżamkę w takim wzorze, podoba mi się, taki różowy w kwiatuszki. I słuchajcie, dół mamy podobny jak w tamtych spodenkach, czyli też wykończony, tylko tym razem różową koronką. I tutaj cały ten komplet to jest rozmiar L, więc mamy mniejsze spodenki, a większą górę. Wydaje mi się też, że będzie w porządku. Wiecie, piżama nie musi idealnie leżeć. Ważne, żeby nas nigdzie nie cisnęła. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Tutaj macie kod referencyjny, gdybyście byli zainteresowani kupieniem tej piżamki. Wydaje mi się być naprawdę fajna. Tutaj różni się ta góra od tamtej tym, że mamy, zobaczcie, dekolt prosty i nie mamy tutaj żadnej koronki już. Tu mamy gładką górę, tylko na spodenkach jest ta koronka i ta piżamka kosztowała, słuchajcie, 28,49 i była w ogóle przeceniona z 95 zł. Więc też uważam, że za tą cenę to super deal. I to już, kochani, tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górze, zasubskrybujcie kanał, dajcie znać, czy w ogóle lubicie takie haule. Jeżeli tak, to będę je nagrywała częściej. Też pojawi się niedługo różne mierzymy na moim kanale, bo trochę zakupów robiłam i też trochę rzeczy mam do mierzenia, nie wszystko zatrzymam, więc jeżeli lubicie takie filmy, to myślę, że będziecie niedługo usatysfakcjonowani. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górze, jeżeli tak, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie i mam nadzieję, że widzimy się ponownie. Do zobaczenia, pa pa!